druga edycja Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w szachach, o Puchar Starosty Sokólskiego. Walczą 10 kompletów medali w 10 kategoriach wiekowych z podziałem na płeć, seniorzy, seniorki, później juniorzy do 13 lat i tam później do 8 lat. Jest tu 72 uczestników, organizatorem jest Sokserin Sokółka. Turniej odbył się dzięki dofinansowaniu Zarządu Powiatu Sokólskiego. Patrona to był pan Piotr Rećko, który ufundował praktycznie wszystko, nagrody, upominki, puchary, medale. Ciasta nam ufundował PSS, tak? Tutaj na poczęstunek. Duża też zasługa tutaj rodziców naszego klubu, którzy pomogli w organizacji troszkę tutaj, tak? To jest powiat sokółski, no jest przewaga zawodników jakby no z Sokółki, tak jakby można powiedzieć. Duże reprezentacje właśnie naszego klubu Luxorientu. Trochę jest właśnie zawodników, znaczy trochę, no jest też duża grupa osób z Akademii Sportów Umysłowych. Tam jest część osób z Sokółki, część osób z Janowa. Też bardzo duża grupa z Krynek. Że duża frekwencja na naszym turnieju jest też spowodowana tym, że nie było wpisowego, dlatego wszyscy chętni, którzy chcieli zagrać w szachy, dlatego przyszli, przyjechali tak, żeby pograć sobie tutaj w tym miejscu. Każdy otrzyma jeszcze upominek na koniec turnieju. Myślę, że plus poczęstunek, kawa, herbata. Także myślę, że fajnie spędzony dzień.